Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Poczynam sobie Sekiro. Ostatnio zabiliśmy skorumpowaną Miszkę i wodną Orin w wielkich bólach. Po zabiciu skorumpowanej Miszki dostajemy możliwość nurkowania. Także skorzystamy z tego. Wyeksplorujemy już to miejsce na maksa. Już będziemy musieli tutaj przyjść tego kapłana jeszcze. Dobrze. Technika oddychania amibu pozwala oddychać po górę. No to super. Teraz możemy ubijać wszystkie karpiki, jakie są pod wodą, zbierać wszystkie skarby. Zróbmy sobie szybkie poszukiwania podwodnego świata. Sprawdźmy, czy wszystko już zebraliśmy. Tak. Dużo pieniądzów jest tutaj pod wodą. Czerwone oczy karpia. Karp, który żył w stawie we wsi Mibu. Ma dwoje czerwone oczy. Karpie mają jedynie czerwone oczy. Nie mogą stać się panami, choć uważa się je za stworzenia niepełne, bo nie posiadają idealnej liczby łusek. Badacz The Dune opuszczonego lochu szuka tych oczu, by udoskonalić swoją metodę. A to jest związane z tym questem, gościem, który jest w lochach. By nam dał instrukcję, co mu jest potrzebna. Dobrze. Potrzebował jakiegoś mężczyznę i później potrzebował tych czerwonych oczu. Dobra, tutaj jest ekspor wykonany. No to możemy teraz się udać na chwilę do ostatniego posążka, niech będzie, bo mamy przecież wspomnienie mniszki, możemy się ulepszyć i mamy max koralików znowu 4. Mocni cechy fizyczne jak najbardziej. Zwiększył ataku, tak jest. Okej. Dobra, lecimy dalej. Podróż. Zastanawiam się, gdzie były te miejsca z wodą. Tutaj były na pewno.
pod zamczu, no to ich nie było. Zamku były, okej. Ale my pójdziemy sobie teraz do świątyni Senpo. Jest dosyć rozległa lokacja. Myślę, że na dwa odcinki co najmniej. Tutaj też jest taki boss, dosyć prosty, więc wzmocnimy się trochę przed pójściem dalej. Z tym panem tu już rozmawialiśmy. Szuka jakichś latawców, wiatraczków czy czegoś tam. Tutaj musimy mieć pewną technikę ninjutsu, żeby ten latawiec został tam na swoim miejscu. Wówczas będziemy mogli się przemieścić. No, bo on wraca. Zabić bossa tutaj. Na tej lokacji będziemy mogli to zrobić dopiero, używając pewnej techniki lalkarza. Więc możemy zniewalać ludzi jakby, czy mobki, tak, żeby mieć je pod swoją kontrolą. Mamy mnichów. Tutaj też powinniśmy spotkać naszego tajemniczego borsuka, czarnego kapelusznika. Chociaż on nie powiedział jeszcze, że się udaje do tego to miejsca, więc na pewno po otrzymaniu dopiero techniki lalkarza będzie można. No. Wejdź tu, szanowny, łaskawy szynowy. Trochę ich tu jest. Najgorszy jest tą laską. Koleś. Więc jak już, to jego trzeba atakować pierwszego. Aczkolwiek jest to... ciężka sprawa. Ra! Ja, no jeszcze trochę was tutaj jak mrówek. Co jest moją techniką?
W waszych snach. No ale koleś. Ja. Też mam techniki. To całkiem dobre techniki. Ja. Irytujące. Trochę to było. Trochę dużo ich tu było nawet. Jezu, Shinobi to jest jakiś tetryk, a nie Shinobi. Który potrafi wskakiwać wszędzie. Tyle tutaj nas wydoili z tego wszystkiego. Dobra, symbole ducha. Przynajmniej trochę kasiorki będziemy mieć tu. Dobra, już nie ma tu nikogo żywego. Wszystko zebrane. Trzeba się rozglądać za każdym kamyczkiem, każdą statuetką. Nie wiem po co oni to zrobili. Wkurzać i rozpraszać. No, odzyskuję chyba trochę zdrowia. Po zabiciu. Chyba to technikę jakoś dostałem. Ziarno. Dobra. Nie wiem dlaczego go nie można było zbackstabować. Ale okej. Tak. Chyba po zabiciu tej Orin dostaliśmy tą technikę. Jezus Maria. Ogięło cię. Koleż. Ale mamy już kolejne ziarenko. Tego tu lepiej wystawić w spokoju na razie.
が際の二つあるぞい。一つは生ガキ、一つは干しガキ。あっちじゃ。生ガキはあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生ガキもいでくれようぞ。生ガキ、どういうことだ。え、困りごとかい。しからば。お米じゃ困りごと。あるならば、お米を恵んでくだされよ。お米はないかな。No nie mam ryżu. Od boskiego dziecka dopiero idę. Dobra. Ona nam pokazuje tam taką jaskinię, przejście. Będziemy mogli coś zrobić, łapiąc się tego latawca. Jeśli go tutaj do góry podkręcimy. Z tego drzewa będziemy mogli tam przeskoczyć. No ale to jeszcze dosyć daleka droga. Tu mam pełno mobów. Można się jakoś tutaj na nich zaczaić. Pyk. Pomalutku i po cichutku. No dobra, to już nie było pomalutku. Ani tym bardziej po cichutku. Oni są przekoksy na razie. No, znaczy nie chcę tu. Kurde, ta moja technika to jest jakaś... Dobra. Technika z dupy wyjęta. Dobra, nie będę z nim walczył. Kurwa, koleś, nie chcę z tobą walczyć. Przecież ile razy mam ci powiedzieć? Że mam ciebie kompletnie gdzieś. Chcę się dostać do ogniska, znaczy do kolejnego posążku. Aha, no kurde, jak ale. Ile razy mam to powtarzać? Ogołocę was do wszystkiego tu. I idę dalej. Nie mam przyjemności na razie z wami. Dobra, idziemy dalej. Łap się, pieprzony szynowi tego, no. Dobra, jesteśmy przy posążku. Okej. Kupmy sobie symbole ducha. I możemy iść dalej. Jeżeli pójdziemy w tą stronę, spotkamy tutaj psa. Jezus Maria.
Okej. Co ty tu masz? No to jest przydatne, to. Persimona jest przydatna. Więc... kupimy to z ciebie. Dobra, ale później. Szkoda na to kasy w tej chwili wydawać. Jest tu naprawdę sporo sprzedawców, by ich tutaj garnąć i zapamiętać, gdzie oni są. No. Dobrze, idziemy dalej. Dobrze. Mi nie ma sensu patrzeć. Lepiej się poruszać do przodu przed siebie, niż stracić jakby nerwy na nich. Później oczywiście będziemy mieli więcej siły, to nie będzie jakiś problem, żeby ich rozwalić. A w tej chwili no to nawet mało dają nam kasiory. Dobra, tam jest przejście do dalszej części tej lokacji. A my pójdziemy tu poszukać tych wiatraczków dla naszego mnicha. Mały wiatracz czerwony i białego papieru. Znaleziony mniej więcej w połowie drogi w górę Kongo. Dobra, ale on mówił jeszcze o jednym. Tam widzimy nasz posążek. Okej. Tu jest naprawdę ciężko się złapać tego. Dobra, złapałem się. Gekone. Jezus. Mechanika gry jest tak kulająca, że... Dobra. Idziemy tutaj dalej. Eksplorować. Do tej tu lokacji to mogliśmy się dostać bardzo szybko. Miopia, nalewka, kasa. Okej. Właściwie byliśmy tutaj, tak naprawdę. Na początku gry. Jak otwierałem ten skrót tam, przed tym pierwszym ogrem. Tu jest taki dzwon. Zabicie w niego da nam efekt demona, dzwonu. Będziemy narażeni na większe obrażenia, ale będziemy dostawać w zamian więcej rzeczy i itemów. No, szybciej lepiej wypadać.
Możemy tutaj iść. Tu będzie ten bez głowy. Także nic tutaj nie ma ciekawego. Ten bez głowy tam już nas zauważył. Ja mówiłem, że wszystkich bez głowy będę robił dopiero na końcu. Droga ucieczki Shinobi. Tak. Okej. Dobra, mamy wszystko, co tak naprawdę chcieliśmy. Wiatraczki mamy. Dwa. Mały wiataczek z papieru, zamówiony pod urwiskiem góry Konga. Być może zaniósł go tam wiatr. Czyli drugi. No i teraz jak mamy te wiatraczki, możemy zrobić questa jakby z tym grubym mnichem. Największa zabawa będzie teraz. Chociaż dobra, ja jeszcze. Powinienem sobie ulepszyć te symbole ducha, żeby mieć więcej. Zobaczymy, jak mi pójdzie z 16. Dobra. To jest taki opancerzony mini boss. Trik polega na tym, że go nie można zabić. On jest nieśmiertelny przez tą zbroję. Koleś jest naprawdę trzeba go zepchnąć po prostu. On mnie zepchnął, dobre sobie. Dobra, właśnie on miał tam spaść, a nie ja. Dobra. My sobie ten symbol ducha.
No i lecimy jeszcze raz. To było naprawdę przekomiczne. On mnie zrzucił, a nie ja jego. Ludzie na początku krótko zabijają tego gościa, nie widzą ja. Co jest grane? Dobra, 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 ale masz zasięg. Dobra, niech on to rozwala w sumie. Dobrze, teraz go już wypchnęliśmy. Pa, pa. Bon voyage, przyjacielu, życzę ci miłej podróży. Fruń. Umiejętność teraz raz po stronę, dobra. Tak, akurat niepotrzebne. No i jesteśmy w drugiej części jakby tej lokacji. Ja teraz się udam do muru, tam do tego sprzedawcy, żeby ruszyć jakby dalej quest związany z dniem i z tym tutaj naszym grubym przyjacielem, mnichem. Bo tak, jeżeli ofiarujemy jemu ten czerwono-biały wiatraczek, to będziemy mogli mu wskazać jakby lokację, gdzie on ma iść. Jeżeli będzie tam parę questów, to można go albo tak puścić go do lochów, albo do tego tutaj sprzedawcy. Jeżeli mu damy biały, to on pójdzie do pewnego tam miejsca i tam już zostanie. Nie będzie można z nim już questa robić. Weź próbkę krwi. Smoczymor, próbka krwi. Próbka krwi pobrana od osoby dotknięte smoczymorem zawiera krew, która uległa zastojowi. Emma może użyć jej do znalezienia lekarstwa. Dobra, o to nam chodziło. Dobra, jak on jest chory, to on nam nic nie powie. Na razie, mądrego. Musimy wyleczyć ten smoczy mur. Patrzę, co ja mógłbym jeszcze tu ewentualnie zrobić. Mógłbym ewentualnie pójść jeszcze do tego borsuka.
i zagadać z nim, żeby on się przeniósł w końcu tam w tej świątyni Senpo. Na pewno. No dobra. Czyli będziemy... item. Dobra, strzel sobie w łeb. Tą armatką wodną. Dobra. Czyli podróż. Nawet tu mnie to dosięgnął, dobre sobie. Dobra, tam się ma tu pójść jeszcze. Więc tutaj jest druga część lokacji. Tą lokacją się zajmiemy w następnym odcinku. Że tutaj się żegnamy. Do następnego. Dzięki za uwagę.